Dzień dobry, witam kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagramy w Farming Simulator 2015. Polskie wsie. Hero dzisiaj jest. No, Johnny jest. Wiadomo. I Szymon jest. Witam. No i jak widzicie, ja wziąłem się za układanie dużych kostek. Gdzie, no jak widzicie, trochę ciężko to idzie, ale no. Gorzej widziałem, jak mi wychodziło to. Dzisiaj to powiem, że mi bardzo dobrze wychodzi. Wręcz bym ujął. No i tam Hero dalej muci, chłopaki też dalej koszą chyba. A ja dalej jestem ciekawy, czemu na 47 nie jest nic posiano, chociaż ktoś powiedział, że jest. No bo ty tak siałeś, przecież ty tam siałeś, ja nic nie wiem. Jasne. Tak się... Już nie płacz, nie płacz. Jedno pole w te, drugie w tamte. Co się przejmujesz? Nie przejmuj się niczym. I dokładnie zaraz wam pokażę, kochani, jakie nowe mody żeśmy sobie dodali. Tak, wejdziemy w sklep. Tak, pierwszym naszym nową maszyną jest jaki Akros Combine 530. No, niby w Goldzie ma być dodany. W edycji Gold. No i case CT5060. Też dosyć fajny. Ma 278 koni mechanicznych. Tak więc dosyć sporawy. No i tam header do pierwszego 7 metrów. Do drugiego jest header 6,7 metra. Akurat myślę, że wystarczy. No i więcej, co my jeszcze tu dodaliśmy. Nie wiem, co my więcej dodaliśmy. Znaczy tak, dodaliśmy nową platformę NC na belki. Wchodzi aż tam 42 duże belki. Z tego, co wyczytaliśmy. Nową prasę Krona na duże kostki. I chyba to tyle, jeśli chodzi o to. No i więcej chyba nic nie dodawaliśmy już. Tak mi się wydaje. No i jeszcze będą nowe ciągniki, ale to już w przyszłości. To chyba dopiero po tych żniwach będziemy, jak zarobimy coś, jakiś hajs, no nie? Hero. Tak, hajs się będzie zgadzał. No to dopiero wtedy będziemy coś tam sobie dodawać więcej. Bo jak na razie to i gramy na patchu 1.3, nie 1.4. Ponieważ podobno crashuje mody. No, taka sytuacja. Dlatego, no, mówimy od razu. Ale tak, to... A jak brzmi opis patcha 1.4? Naprawia błędy z kasacją save'u. Ale to jest kasacja save'u na singlu, a nie na modach, no nie? To wiesz, to jest zupełnie co innego, bo oni tak tylko coś tam robią to do tego. Do single player, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo... A zresztą... Co za różnica, na razie i tak mamy sezon ten, to wiesz... Zobaczymy, co będzie później, w późniejszych patchach jeszcze, co wyjdzie, bo mogą coś wymyślić nowego, niekonwencjonalnego, znając ich. Zobaczymy, jak ten będzie Gold Edition, co to będzie w ogóle. Będziesz kupował? Prawdopodobnie te. A jednak. No, już tak myślę, że to. Jak mimo wszystko, skoro my mamy taki content, jaki mamy, no to przecież grzechem byłoby odmówić. Wypadałoby zakupić, nie? No to mówię, grzechem byłoby odmówić. Nie mniej. Ja już za 30 na CDP widziałem. Aha. No tak tanie masz na CDP. No ja mam zniżki na CDP. Bo ja mam zniżki za Wiedźmina i za wszystkie takie inne pierdoły. To może mi też kupisz? No na pewno. Nie wiem, jak to się w ogóle będzie działało. Czy to będzie odbywało się, że przez CDP będzie ściągało się, no nie? Co się stało? Czy jak to będzie się działo? No zobaczymy. No i mam jakieś dziecko na odcinku. Pozdrawiamy. Ma na siostrę. Wszystkie dzieci nasze są. Asia, Kasia, Małgosia i John. A i pieniędzy jeszcze nie usunąłem. Zapomniałem. To tak nadwiasem mówiąc. Ale to się usunie, spokojnie. Ja sobie będę musiał świnie nakupić. Nakupione masz 100 na razie. Jest? Tak, one mają, jest ten mod, że same się produkują? One się same nie produkują, musi się karmić, żeby się same produkowały. Same się produkują, ten co wymyśli. Chodziło mi o to właśnie, czy jak się im doda paszy... To tak, to one wtedy się same produkują, rozszerzają się, powiększają się. No i maciora robi no i... Jednak wakosa wpuszczamy do maciory i już jest. Nic, to są dwie maciory, no. Jest jedna maciora zwana wakosem i druga maciora zwana dwoma wakosami.
No i taka sytuacja. Kurde, no za mała jest to. Mimo wszystko za mała jest to. Dłużyca do tych belek. Nie, nie słuchasz, tak? O, jak mi tylko 12 weszło. Więcej nie wejdzie. Ha, chociaż. Może pojedę gdzieś dalej, jakieś pola dalej. No. Jakby to tak wcisnął, to można by było. Dobra. Nasze pola są przy tej drodze, okej. Okay. Czyli pojadę sobie tam gdzieś na jedynkę, gdzieś tam dalej. No dobra, to tam, z tamtej strony mi nie wejdzie, no tak więc... Zostawię sobie obciążnik. Nie to. Nie mogę się odnaleźć na tej nowej klawiaturze. Ktoś kupił za klawiaturę? Genesisa. Genesisa RX66. Nie no, wiesz, że to mi się, wiesz, ogólnie podobała i ogólnie dobre opinie były na jej temat, no nie? No i jest spoko, wszystko eleganckio, tylko mówię, że wiesz, za tą cenę, jaką ona kosztowała, no to naprawdę, klawiatura robi robotę. Ile cię szarpła? 120. Podobnie do mojej. No i ja planuję, wiesz, resztę to planuję w przyszłości, bo na razie to muszę sobie jakieś tam kasy zaoszczędzić, no nie? Ale planuję sobie kupić do mikrofonu taki stojak, no nie? A. Żeby kierownicą łatwiej można było to operować wszystko. Jak moja tą rokata ponad 500 kosztowała. No właśnie, ja też właśnie myślałem o rokacie na początku. Myślałem o tym rokacie Avaro. Czym on gdzieś pojechał? Gdzie ty glitchas pojechałeś? Wysypać pewnie się. O Jezus Maria, jaki ja w dół padłem. No nie wpadłem, dobra. Za mocno. Aha, wysypywać muszę u ciebie na farmie, nie? Tak. Niestety. Weź otwórz tu Hiro. 5 mi to i tak jest mój cały to. No właśnie, to jest właśnie o to chodzi, dobrze jest pomyślane. Ale oglądałeś 13, jak my zrobiliśmy sobie z tym, z Marianem? Nie. Żeśmy zrobili tip pointy na tych. Na gospodarkach, no nie? To oryginalnie tu było? Ja to tu wstawiłem. Na gospodarce, że możesz sobie osobno sypać. Tak, dokładnie. To też można by to było. Ale tu nie działa. Już próbowałem. Robię. Ja się na środku, na silosie mogę wysypać. No to wiesz, to byle gdzie, że nawet można było na polach wysypywać. To gdzieś zrobić jedno pole, wiesz, zagospodarować sobie. I by też było, no nie? Ty to sam rozkładasz? Co mówisz? Tam to rozkładasz? Co rozkładam tamto? To, znaczy się, czy sam to... Ta. Bo to jest taki jakby... O Jezu, krowa przechodzi przez to. Proszę cię, nie zrób nic złego, dziękuję. Nie psuj odcinka. Nie popełniaj tego błędu. A ty nie masz nic do roboty, Hiro? No nie, bo tam mi się przesypywało, to ja ci zamknę te drzwi. Nie zamykaj, po co? No żeby nie uciekła krowa. Ach. O Jezu, wywaliły krowa się belki. Belki wywaliły. Oj. No krowa przyjdzie jak ten, jak weksel. Pracownik jeździ za mnie. O masz, i moje pieniądze lecą. Nie no, żartuję. No się śmieję. Śmiejesz. Tyle hajsu ma i jeszcze narzeka. No na pewno. Chłopie, jestem tak bogaty, że o jest. Hajs się musi zgadzać. Cie, jak co innego się nie chce zgadzać, to hajs nie chce zgadzać, niech się zgadza, no nie? To w domu. Dobra, to jadę na to pole tam gdzieś wyżej. Spoko. Wyjeżdżam kombajnem na drogę. Tylko tam nie zahacz o nic. Właśnie się staram tak ostrożnie jechać, żeby nie rozwalać kombajna na części. Kurde, te belki to tak... Trochę... Jednak jak się odłączy to... Jak się odłącza przyczepę, to nie działa już ten... to trzymanie belek, no. Kto zostawił tutaj coś z kombajnu, jakiś ten... To jest wózek do kombajnu. Czyli to? No żadnego inaczej. Pewnie z bizona. Nie, no to jest klasa.
Aha, tam, na łące, on to fakt, pasa. Ale powiem, te kostki ładnie wyglądają. Jak są tak poukładane tutaj. Na pewno też bardziej mi się podobają niż okrągłe. Okrągłe są sztuczne. Znaczy okrągłe, no wygląd mają taki sztucznawy, no ale jest z nimi dużo problemu. A te to stawiasz na siebie i nic im się nie dzieje. I działają tak jak powinny. Dobra, już kogut mogę na dachu wyłączyć. Ojejku. Co się stało? A nic, moja belka zaczęła dziwnie się zachowywać. Że kogut włączyłem. Nie, moja belka zaczęła tak jakby wskakiwała na inne belki, wiesz? Tak jakby. Ta sytuacja. Taka masturbancja. No wywróć, teraz może tą belkę pod... Zamiast oto i wcisnąłem. Jak żyć? Jak żyć, panie prezydencie, jak żyć? Weź kredyt, nie bierz pracy. Albo weź kredyt, zwolnij się z pracy, wyjedź do Norwegii. Dobra, tu jest kukurydza. I kokopobornik. Muszę to jednak trochę równiej układać. Dobra, widzę, które pole muszę jechać teraz, dwójkę. Kombajn mi wydachował. Johnny, bierzemy na spółkę sobie tego. Tą kosiarkę, na kosiarkę. Jak to się nazywa? Rzeczkarnię? No. Możemy, bo akurat tak patrzę, no kukurydzę posianą. No chciałeś. Sam chciałeś na ziarno. A, no fakt. Nie, obudził się. Mam jeszcze robić te? Jeszcze mi zostało, czekaj, które pole? 4, 9, 50, 50... Do 54 ci chyba zostało. 50, powiem. 51, 2... Do 56 ci zostało. Aha, a 56 jest ten, łąka. Co? Kogo słomy mam robić? Nie, nie rób już, bo mam tyle słomy, panie. Chyba styknie. No dobra, chociaż te belki mają mniejszą chyba pojemność niż te. No nie, Johnny? A nie, nawet ile tam jest? Nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz? Właśnie. No to sprawdź, ile jest w przyczepie, na przyczepie. Ja proszę na razie pracownika i polecę po swój komp, po swój ciąg. No właśnie, na przyczepie mi nie pokaże, ile procent jest, wiesz? Ciągnik stał na drodze. Zwany Lipton. Lipson. Jak to tu dosunąć? O, dobra. No i dobra, mamy tych belek już, zaraz wam powiem ile, kurde, gdzie ty jesteś, tu jesteś, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 33, nie, 15, kurde, co ja policzę, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 60, 39. Belek jest już. Dosyć na bogato.
bym powiedział. A jeszcze ile tam na polach jest? O. Dwa duże pola. Mhm. Przesadziłeś chyba z tym wiośnie słomy. Ale wiesz, ja jeszcze nic nie ścieliłem w tym. A dla stu krów to trochę będzie. No, dla stu świn to będzie troszkę tak, i tak za dużo tego, co ja mam teraz. No właśnie, ja to następną przyczepę będę od razu ścielił. No wiesz, ale zobaczymy, nie wiem, czy stacji miksującej sobie nie postawię, no nie? To chyba będzie dla mnie najlepsza. On te emeragły sobie postawił. To od razu tam wrzucimy do tego. Dobra, nikt nie widział, bo tam wyjazdu nie ma. O, te emeragły postawił, to było dobre, no nie? Nikt nie widział. Nikt nie widział. No, przejechałem przez to. Tu nie mogę tego. Coś się zbugowało. Przez to, że nikt nie widział. No, może i wiedział. Kurde, kawałek przejechałem już 100% mam. Dwójka to jednak największe pole jest. Dwójka? No, dwójka. Dlaczego? Dwójka. Nie, największe to jest chyba 69. Ale nie, chodzi mi z naszych. A, z naszych. Z naszych to jest największe. No, dwójka. Ale największe ogólnie pole to jest 69. No to nie moje. Chyba Kuby jest. To akurat Kuby niestety. I tam kukurydza jest. Na miejscu właściciela tego pola to bym myślał, co by tam zrobić? Siać czy nie siać? Łąkę bym zrobił. No nie. Buraka bym posiał. Przydałby nam się jeszcze jeden ciągnik. No belek by się teraz przydał, wam powiem. Spokojnie, już ci wysłałem przecież ciągnik. Ja wiem. Muszę na niego zapracować. Ty kasę zarobić na niego. O, masz, który będzie orężadę pił. To nie orężada. Sok z gumi jagód. Tak. Będę gumi skoczek. No. Kurde, tak daleko z jedną przyczepą latać do farmy. O, masz. Trochę słabo, no nie? No. A chcecie drugą? Tak, my za chwilę będziemy mieli pełne wszystkim, co mamy, a co dopiero. A jest. Jest, to ty chcesz, jedna jest na farmie. Jedna, no. Jeszcze, jest tam jedna? To ja jadę po nią, gdzie to tam znajdę. No na farmie z tyłu jest. No, no fakt, stoisz z traktorem, no. Możesz tam dziesiątkę sobie wziąć. Nie, to ja tylko samą tą wezmę sobie. Nie będę wam traktoru już zabierał. Ile to jest? 4000 wchodzi w jedną belkę. No standard. Czyli tak mówisz w miarę. Dlaczego się nie chce rozładować? A, już się rozładowuje. Tylko szkoda, że tu nic nie działa. No ale dobra, nie się z tym. Dobra, teraz żadnego farma tutaj. Panie, prawie kobietę rozjechałem. No masz, panie. A to twoja teściowa, to się nie przejmuj. Dobra. To ładny ile fabryka dała, panie. Ale się nie przejmuj. A jeszcze popraw. To do ciągnika tego pamiętam sobie zabrać. O. To jedyna, którą możesz wziąć. Zabrać. Pożyczyć. Oddać. To pożyczam. Kurde, czemu nie mogę jej odczepić? Bo tam jest silos ogólnie na całym tym. Ręcznie musisz odpiąć. Właśnie zwróciłem uwagę. Zaparkuję wam pod wiatro ten ciemniczek. Nie, parkuj, został go gdzieś tam na boku. No dobra. A nie, to nie jest Honda, to się wody nie boi. Ona rdzy nie lubi. Ale tam widzę jeden stoi pod wiatro, to myślałem, że pod wiatro go zarzuci. Ale to Ursus Hop nowej generacji, to stary. No a to stary, to trzeba nie dbać, po co to panie. Nie no, stare gordzanie... właśnie lepsze, bo mocniejsze. Stare gordzanie ruszy. No tak, bardziej gordzanie nie zeżre. No u nas tam ciągniki wszystkie stoją na dworze, więc my tam się nie martwimy o nie.
Jeden jest, drugi się kupi, tak? Nie, znaczy są dwa. Drugi się kupi jeszcze jeden. No. Trzy. No taki jest plan mniej więcej. Naszego postępowania. Ten ciągnik da radę uciągnąć dwie przyczepki? Powinien. Każdy da radę, nawet 30 da radę. No. Tylko odpowiedni operator sprzętu musi być. Ale nie, pod górkę, bo tu mamy ciężki teren do wyjazdu. Dasz radę, wierzę w ciebie. A jak nie dasz, to dzwoń po mnie, ja wyciągnę cię. Zdrowo wpadłem. O masz. Było pić? I dać amatorowi traktor. To jeszcze by go zjadł. Było pić? Kurde, bo tu droga była, żebym się rozpędził i nie przejechał przez to, co trzeba. A mówili, alkohol szkodzi zdrowiu. Mówili. Nie, no ja mu zaszkodziłem gami jagórki. Nie, jemu ryba, ślimak na francuski. A ty tutaj jesteś, a ja tutaj w rowie leżę, tutaj. Co to było? Jak w rowie leżysz? No tam na prosiebie. O masz. Jemu dałeś maszyny. Leci, a to tam u ciebie jest jakoś na przejazd do wysypywania, czy trzeba cofać? Na przejazd. Tu na prosiebie, tu. Za nie. Chwilę tam pojedzie dosyć sporo materiału. Bo tutaj był przejazd, a ten to jest przejazd. O jest. To tam był. Znaczy, Niki i Kamas. No, żeby się rozstać. Kurwa, ten co zrobił. Belkę ci podstawię, może to pomoże. Nikt nic nie widzi, co nie? No wszyscy. Nie, szczególnie jak ludzi patrzy. Nie, nikt nie widzi. Nie, nikt nie widział. Tego nikt nie widział. To się wydarzyło, ale nikt nie widział. Ciągnikiem mnie pchnij, tym górą. No co ty? A ty też się zrób. Przeleciał nad rowem. Nawet nad dwoma. Nad dwoma rowami przeleciałem, co ty na to? Jak ja cię stąd wyciągnę? Jesteś jak Pech Poznań. Nie tym. Ile przegrywa już z Fiorentiną? Nie wiem, czy już przegrywa, czy nie. O! Dobra. Nie, bo znowu. Pewnie z 3-0 będzie już. Jakby grał lewy w Fiorentinie, to już by pewnie skończył przed piątą. Nie. To ja spróbuję ja wjechać też. Ty wyjedziesz, wiesz, bo ty się inaczej ustawiłeś. No dobra, dobra, dobra. Bo mój ciągniczy to taki mały do tego rowu jest, no dobra, dzięki. To jest jakaś przyczepę, trzeba ci przesunąć. Dobra, ja dam sobie radę, tylko żeby... Przesunąć ci ją trzeba. Masz. Dzięki, majster. Proszę. Znowu do rowu nie wjedź. Dobrze. Bo myślałem, że przelecę z tą przyczepą też. No, to żeś przeleciał. Panie, żeś tak przeleciał, że cię przelecieli. No, rów mnie przeleciał. Jesteś przeleciany przez rów. No w tym wieku to mi się tego to mi się po tobie nie spodziewał. Co ja chcę, ale nawet tego mi się nie spodziewał. Nie było źle. Bywało gorzej. Mogło być gorzej. Zawsze mogło być gorzej. Najgorzej ma ten drugi, co tam ląduje w tym samym rowie. Który? Ten, który tak naprawdę wpadnie do rowu, no nie? Nie, ten drugi. Nie ten pierwszy, bo ten pierwszy to jeszcze ma w porządku, ale ten drugi to już pozametane ma. No, potargane ma już jelita. Kurde. Muszę podjechać, żeby przyczepić się tu. Bo im dużo lepiej mi leci i idzie z kwad... Aha. To nie do mnie. Komornik. To nie do mnie. Ani do mnie. Do Hiro, a on sam siedzi w domu. Co ty? Aha, nie komornik przylazł. Za prąd przyszedł to odebrać. Gdzie są moje pieniądze za router? No. Za drewniane Wi-Fi. No. Nie zapłacę. No, dzisiaj ktoś był tak mądry, że sobie hasło nie wstawił do Wi-Fi i ktoś mu podkradał.
Nie, no wcześniej miałem hasło do Wi-Fi, tylko później musiałem router zresetować, bo mi coś się zepsuł. Nie chciał mi sygnału tak jakby odbierać później. Cały czas ograniczony mi pokazywało. Czyli normalne w tym, w multimedii. Ja tak przez cały rok prawie się męczę. Ja się teraz męczę. I to był co poniedziałek. Jest. To dalej trzeba sypać? No. Ale to nową będziecie kupować, tą. Co nową? Maszynę. Jaką nową maszynę? Tą oryginalną z tego, z oficjalnej strony. Taką maszynę z oficjalnej strony. No kurde, tą dosieczki, tą krona, co ci mówiłem wtedy. No tą taką ładną, tą taką. O. Nie to, co jest w grze dodane, tylko to. Nie, nie. Ta w grze to tylko się weźmie jedno, żeby ten do korzenia zboża. A tą maszynkę taką. Tja. Do przodu taką, co się podpina. Header. To widziałem to. Właśnie. Pozycję tnącą niech będzie tak. Oj, tu by się przydały 4 kombajny na to pole. Tak, na pewno. Nie no, żartuję. Ale tak. Od razu 10. No 2 to by było dobrze. Żony nas goni z jęczmieniem. No niestety i nas przegoni. No my na razie prawie mamy 200 ton. Dopiero. Już byłem wysypać 30. No właśnie. Ale wiesz, jak oni latają, to oni latają ku nas z 6 przyczepami. No wysypać. Kama z 6 przyczep i 4 przyczepy. No właśnie. 5 w sumie, bo z Kamazem też jest. No właśnie. Latamy z... Jedną. Dwoma teraz. Z dwoma. Teraz tak. Teraz jeszcze jadę z 30 tonami. Więc Hiro pędzi z czym? My do ludzi. Wy macie pszenicę. Mhm. A nie jęczmień. Pszenicy jest. Ale... więcej. Czy ja wiem, czy więcej? Jest więcej. Na pewno jeśli chodzi o mapę, to nie wydaje się, że jest więcej. Ale zobaczymy, no wyjdzie w praniu, tak. Wyjdzie wszystko w praniu. Ja nie mówię tak ogólnie, że na żywo jest więcej pszenicy. No na żywo to tak. Albo pomieszanej pszenicy. Jak pomieszanej pszenicy, to chcesz pszenicę mieszać? Chodzi mi ogólnie. Robię mieszanki, co ty chcesz. Ale to z żytem robią. Ale później to robię na kiszonkę. A to zazwyczaj robię... owie z czymś tam, chyba z pszenicą. No. Ale owca się nie bierze na ten, na kiszonkę, panie. Żyto się najczęściej bierze na kiszonkę. Żyto, bo tego jest dużo, jeszcze się go nie skraca. I ono jest długoliścienne. Nie jest krótkoliścienne, tak jak dajemy na to pszenica czy jęczmień, tylko ma długi liść i on jest bardziej efektywny i więcej wychodzi tej kiszonki. U nas w większości robimy w balacie też. No mogliby dodać więcej upraw, to akurat prawda jest. A nie, z modi. Może 17 dadzą. No powinni dodać przynajmniej na jakiś... Obwiec. Owiec i żyto. Owiec, żyto. I tyle by było. Mogli zamiast tego lasu dodać właśnie te uprawy. No, to by było dużo lepsze, no ale... Nie no, może wyjdziesz tak dodatek, że będziesz wszystko. Może. Wiesz... może to wiesz, jest długie i szerokie. No, tak so... Orki ktoś zrobił, to może się do nas też go dodadzą. Wątpię. Tak jak ten ktoś to powiedział. A kilka lat później, a w 17 nadal nie będzie tego modułorki, moduł pasażera. O, z tym moduł pasażera to nie musi być, no ale no nawet. Nie przydałby się. No nam do nagrywania to tak, no nie powiem, że nie. Ale do grania to już myślę, że to nie jest takie potrzebne bardzo. Wiesz, to bardziej jest na multi niż na single. No na pewno, to jest bardziej kooperacja niż single, bo na singlu to jest za nudne, tak? Znaczy nudne. Zależy jak dla kogo, zależy jak kto lubi, tak? Pasażera byś w ogóle nie użył. No właśnie.
Ale ta gra ogólnie powinna być stworzona pod multiplayer, a nie pod ten, bo to jednak... My jesteśmy, tak można powiedzieć, że fanatykami takimi. Mam pytanie. Oho. Czemu było w zbożu ten wózek do tego, do kombajna? Bo wleciał. Ten, co wyleciał. Bo jak ja podpinałem, bo nie wiedziałem, gdzie jest header do tego, do bizona, a on leżał w podłodze i go podczepiłem i bizona mi wywalił w kosmos i obok tego wózek był i wózek też. To tutaj leży sobie na poboczu. No widzisz. Znalazła się zguba. O, a my jej tyle szukali, no. Register wywrotka. Co? Nie rejestruj. Chodzi, że zarejestrować wywrotkę. Tablicę rejestracyjną ja jej sam nadam. Pierwszy muszę jeszcze iść do urzędu. Nic się nie denerwuj, Andrzeju. Andrzeju, to się wyklepie. Lufty ma fajną rejestrację w kombajnie. Tak, Elubę. Elu, znaczy się. Nie, miało być coś innego, ale już zostało to. Tak. Wszyscy wiemy, co? No i kochani, to by było na tle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. No teraz... Mamy dalej w jednym polu. Mamy dalej w jednym polu, dokładnie. Chodźmy, jeszcze wam pokażę, co robią chłopaki. Jeden tam gdzieś kosi. A mi jeszcze te belki zostały, też poza odcinkiem zbierzemy. Chyba. No. A Hiro tu się męczy. To już prawie dwie przyrzepy masz pełne. No. Spoko. A ile jeszcze tu pól do wykorzenia, panie. Że to najdłuższe żniwa świata będą. Żniwa, że żniwa, no, a nie, że... A nie, że kurczaczek. Pitu, pitu, pomarańcze. A jakbyś tak zrobił odcinek 3 godziny, to myślę, że byśmy się wyrobili. Tak. Mhm. No. Wiesz co, to lepiej by było live'a zrobić. Też mi się tak wydaje. A, o. Chłopaki tutaj jeszcze. Są. Myśmy te pole kosili cały odcinek praktycznie. Aha. No, no i widzicie, taka sytuacja, tak więc dziękuję wam serdecznie, do zobaczenia, cześć i czołem. Jo, siema.